studentów, także na pewno mnie kojarzycie w sumie z politycznych wykładów, ale tak naprawdę z Januszem zaczęliśmy od olejków. Tylko wszystkie moje wykłady zostały usunięte przez YouTube, jak po prostu Janusza kanał zniknął, zniknęły też wszystkie wideo. Więc dla tych, co mnie nie znacie tutaj ze strony olejków, kryształów i czakr, no to witam Was serdecznie i chcę Wam tutaj najpierw zacząć od zbalansowania energii. Zbalansuję ją tutaj z Kubą. Kuba brał u mnie kursy, to wie, że musimy balansować, więc przekażę mój uścisk dla Was przez Kubę. Kuba przekaże dalej i ostatni uścisk wraca do mnie. Zobaczę, czy się sprawdziło, dobra? Zawsze tak robimy na aromaterapii, przy wszystkich masażach. Najpierw balansujemy energię z klientem. Tak samo masz. Nie, jeden i przechodzi drugi, każda osoba. Także poczekamy, aż się energia zbalansuje. Ja sobie chyba siądę, słuchajcie, bo to klimat tutaj gorący, jak dla mnie. Także będę na siedząco. Kto tam balansuje? To ode mnie, słuchajcie, specjalne dla tych, co lubicie podróżować, to po tym uścisku będziecie na pewno podróżować więcej. Dobrze przekazałeś, Kuba? Mocny? Dobra. Dzięki. Jak wam idzie? Zawsze, słuchajcie, przed tym, jak robimy masaże z aromaterapii, to ja polecam najpierw zbalansować sobie energię, poczuć puls w rękach i wtedy, jak poczujemy puls w rękach, to dopiero zaczynamy pracę z daną osobą. Wtedy nasza energia połączyła się, zbalansowała się z tą energią osoby, dla której chcecie przekazać dany masaż aromaterapeutyczny. Taki najbardziej znany masaż to jest masaż kropli deszczu. Na pewno słyszeliście częściowo o tym masażu i właśnie polecam wszystkim zacząć od zbalansowania sobie się z klientem. No i później od oczyszczenia swojej aury, przygotowania się do takiego masażu. Dzisiaj będę mówić troszeczkę o energiach, troszeczkę o kryształach i trochę o olejkach. Mam na to 45 minut, więc ci, co wiedzą, tak jak tutaj Sławka się śmieje, że na kursach no to jest 21 godzin gadania, no to w 45 minut będę chciała Wam przekazać coś, ale to będzie wiedza, którą częściowo jest na kursach, ale chciałam coś nowego, bo widzę, że mam studentów swoich, Basia tutaj z przodu siedzi, Marta też. Więc chcę Wam po prostu przekazać coś nowego, o czym jeszcze nie słyszeliście. Jak na pewno wiecie, kilka dni temu dopiero przyleciałam do Polski i chcę Wam opowiedzieć tą historię, bo tak jak się mówi, że nie ma przypadków, no to wydaje mi się, że tu też nie było przypadków. Przed samym tutaj przylotem miałam dwa kursy. Jeden się kończył w środę, kurs aromaterapii, drugi w piątek, no i w niedzielę już leciałam. No i na ostatnią chwilę oczywiście kupowałam bilet do Polski. No i miałam lecieć przez Portugalię. Także Portugalia, szybki lot, 6 godzin, przesiadka do Polski, więc sobie myślę fajnie, bilet był tani. No ale co się okazało, że trzeba mieć gadżet. Więc zmiana planu w ostatnie kilka dni dosłownie tutaj przed przylotem zobaczyłam, że można lecieć do Turcji. Nie wiem, tak jakaś Turcja wyszła, więc nie trzeba było mieć gadżetu, patyka ani kaktusa. Ani wizy nawet, także od razu full wypas i no to mówię, dobra, lecę do Turcji, ale no przez kilka pierwsze dni, no to został mi jeden dzień na spakowanie się po kursie, no to było ciężko, więc hotelu już nie znalazłam. Doleciałam do Ankary, później wzięłam sobie samochód, no i dojechałam do Kapadocji. Pożyczyłam sobie telefon od faceta z parkingu, znalazłam hotel, no ale coś tak czułam, że ta wyprawa będzie miała jakieś znaczenie. Nie wiedziałam jakie, bo nawet tak jak wam wspomniałam, hotelu nie miałam codziennie, musiałam sobie szukać. No i co się okazało w Kapadocji? Ktoś mi powiedział, słuchajcie, że jest plaża Kleopatry, 7 godzin od Kapadocji. A jak wiecie, część z Was na pewno słyszała, że Kleopatra, no to była w sumie numer jeden kobieta na świecie, która była mistrzynią, boginią olejków eterycznych. Znała się na tym bardzo dobrze i na pewno historię częściowo słyszeliście, że Kleopatra uwielbiała na przykład róże. No i tak nam się tutaj sprzedawało taką historię, że Kleopatry ulubiony olejek był róża.
No i co się okazało, jak już doleciałam, słuchajcie, dojechałam do tej Antalii, gdzie jest ta plaża Kleopatry, no to powiedzieli mi tam w Turcji, że ulubionym olejkiem Kleopatry był jednak neroli. Neroli, śmieszne to było też, bo przed samym wyjazdem opowiadałam tutaj dla Kuby o olejku neroli. Coś mi wpadło do głowy, mówię, muszę mieć ten neroli, bo w Polsce na pewno nie dostanę neroli. No już to był taki pierwszy znak, słuchajcie, że chyba tam muszę wylądować w tej Turcji i jakieś wiadomości tutaj świeże dla was przywieźć. No i ten neroli przyszedł w sumie w dniu wyjazdu, także mam neroli. Także to ktoś się pytał, czym pachnę, no to jest neroli, petit grain i mandarynka. Taka mieszanka perfumy na bazie alkoholu perfumeryjnego. No i jak w końcu dojechałam do tej Antalii, tam zasięgnęłam trochę języka od lokalnych, no to się okazało, że ulubionym olejkiem Kleopatry jednak jest neroli. To już się zaczęłam śmiać. Także mówię, no znak, Kleopatra mnie wzywa. Jak część z was na pewno wie, nazwa moja i taty firmy jest na boso, bo my zawsze na boso chodzimy. No tutaj stwierdziłam, że chyba odpuszczę sobie to na boso, bo trochę było fajny kurz, więc stwierdziłam, że chyba muszę dotrwać do wykładów z czystymi nogami, żebyście nie pouciekali, więc nie jestem na boso. Ale jak weszłam na tą plażę i zaczęłam robić wideo, w sumie też chcę złożyć filmik o Kleopatrze i puścić dla was, bo będzie fajne. Pierwszy kamień, który podniosłam, była ta stopka. Ktoś mi powiedział, że tam właśnie na tej plaży w Alanii, koło Antalii, pływa duch Kleopatry. Więc sobie pomyślałam, słuchajcie, że to jest jakiś dobry znak. Stopka jeszcze z trzecim okiem na środku, czyli intuicja. A w mojej aurze najwięcej mam właśnie koloru indygo. No więc sobie pomyślałam, że chyba jestem na dobrej drodze, skoro mam taki znak. No i żeby wam tutaj też poopowiadać o tej Kleopatrze, jakie olejki używała, na co, to może sobie skorzystacie z tego. Więc jak już zaczynamy od olejku neroli, jest to olejek, który jest produkowany z drzewa pomarańczowego. Czyli mamy drzewo pomarańczowe, mamy pomarańcze, mamy liście i mamy kwiaty. No to właśnie z kwiatów produkujemy olejek neroli. Jest to olejek, który jest destylowany parą wodną i taki olejek neroli możecie mieć latami. Ogólnie olejki destylowane parą wodną nie mają żadnej daty ważności, tak? Jeżeli są po prostu produkowane tak jak trzeba, czyli odpowiednia temperatura, odpowiedni czas i z odpowiednich niepryskanych, nietoksycznych roślin. To wtedy taki olejek może przetrwać no w sumie całe życie. Więc na co używała ten olejek neroli Kleopatra? Kleopatra przede wszystkim się interesowała tym, jak z wyglądem oczywiście, żeby długo zachować młodość, no i też, żeby przyciągać tego swojego ukochanego Marka Antoniusza. Więc no stać ją było, no to nie jest olejek tani, jest jeden z droższych olejków, także to, co Kleopatra robiła, to sobie namaczała żagle w swoich łodziach, albo różą, albo neroli, no i płynęła w stronę Marka Antoniusza. Tutaj kolega się śmieje, także na pewno zna, albo czeka, żeby ktoś przypłynął z takim olejkiem koło niego. No i ten Mark Antoni czuł już Kleopatrę z daleka. Czyli neroli to jest afrodyzjak do przyciągania przede wszystkim mężczyzn. Czyli jeżeli kobiety chcecie przyciągać, jesteście same, chcecie przyciągnąć jakiegoś fajnego pana, no to polecam neroli jako perfumę. Możecie sobie tutaj użyć za szyją, na tutaj, gdzie mamy puls. Oprócz tego, oczywiście, neroli świetnie działa na skórę, więc możecie sobie bezpośrednio nałożyć neroli na twarz. Działa świetnie przeciwzmarszczkowo, też zmienia kolory skóry, staje się bardzo taki świeży. Więc też tak możecie używać neroli. Oczywiście też można go używać do środka, bo wszystkie olejki są antybakteryjne, no ale też mamy inne olejki antybakteryjne, które są o wiele tańsze niż olejek neroli. Więc to jest bardziej olejek właśnie, żeby zachować młodość i tak zwany anti-aging. No i co jeszcze? Tutaj, dobra, zaczynamy, słuchajcie, najpierw chcę zacząć od tych centr energetycznych, bo też mam dla was tutaj ciekawostkę, którą... No, zastanawiałam się nad tym już od
no, od pewnego czasu, bo mi się pojawiało na zegarku zawsze pierwsza 08. Na pewno macie takie coś, że widzicie jakieś numery 111, tak, 222. 333, no to są po prostu wiadomości od naszych aniołów, które nam w taki sposób z nami się porozumiewają, tak? Albo przez jakieś symbole, albo przez numery. Ja widziałam bardzo często właśnie pierwsza 08. No i w końcu doszłam, o co chodzi z tymi numerami. Jak wiemy, mamy 114 czakr, z tego dwie są poza ciałem, czyli zostaje nam 112. Z tych 112, cztery balansują się, harmonizują się samoistnie. Czyli jak odejmiemy to wszystko, zostaje 108, tak? Numer 108. To jest, słuchajcie, magiczny, święty numer dla wielu kultur, tak jak na przykład dla kultury hinduskiej czy kultury buddyjskiej, ale także to, co się dowiedziałam, dla islamu, no bo dużo Turków jest po prostu muzułmanami. 108 to jest po prostu dla nich inaczej oznacza Bóg. Czyli jak się im ten numer da, to dla nich to jest równowartość Boga. Co jeszcze? Jeżeli pomnożymy średnicę Słońca razy 108, to będzie odległość między Ziemią a Słońcem. Jeżeli pomnożymy średnicę Księżyca razy 108, to będzie odległość Ziemi do Księżyca. Więc ten numer cały czas się pojawia. Następnie, jeżeli chodzi o praktyki duchowe, o na przykład o jogę, to najlepiej nie robić więcej niż 108 powtórzeń. Mamy 108 medytacji, czyli po prostu cały czas mamy tutaj ten przewijający się numer 108, który sygnalizuje właśnie pracę nad czakrami, które są na naszym ciele. Mamy też 9 planet i 12 znaków zodiaku. 9 razy 12, 108. Znowu się sprowadza do tego samego. Mamy 27 nakshatar, to się nazywa, to są konstelacje księżycowe i one są rozłożone na 4 elementy. Ogień, ziemia, powietrze i woda. 27 razy 4, 108. Dlaczego wam o tym mówię? To jest po prostu, żeby wam udowodnić, że praca z centrami energetycznymi, tak zwanymi czakrami, to nie ma nic wspólnego z religią, bo wiele osób na przykład, jak mówię o czakrach, to oczywiście się oburza, że jestem katolikiem, albo chrześcijaninem, albo muzułmaninem, albo jeszcze kimś, no i nie będę z tym pracować, bo to jest kolejna jakaś religia. To nie jest religia. To jest tak podobnie, jakbyście poszli na przykład na masaż stóp, czy tam na igły, czyli akupunkturę. To też nie jest religia. Więc to są po prostu, mówimy tutaj o centrach energetycznych, które znajdują się w naszym ciele i one są też podzielone na 7 głównych centr, o których zaraz powiem. Jeżeli zbalansujecie sobie te 7 głównych centr energetycznych, które się znajdują na waszym ciele, no to będziecie mieli harmonię, balans, radość, szczęście, będziecie przyciągać w życiu to, co chcecie, więc dlatego jest to takie ważne, żeby w tym wcieleniu zbalansować sobie te 7 głównych centr. No i oczywiście w tych głównych 7 centrach zawarte jest te 108 mniejszych centr energetycznych, o których wam przed chwilą wspomniałam. To możecie sobie wyobrazić, żeby było łatwiej to zobrazować. Mamy Polskę, czyli Polska niech będzie naszym ciałem. No i w Polsce mamy też 7 głównych miast, miasteczek, wiosek. Czyli te 7 głównych miast to będą nasze czakry, czyli centra energetyczne, a miasteczka, wioski i tak dalej to będą te mniejsze centra energetyczne, które też mamy. Co ciekawe, jeżeli zbalansujecie te 7 głównych centr energetycznych, to ponad 70 tysięcy połączeń energetycznych w waszym ciele automatycznie się zbalansuje i wtedy możecie po prostu połączyć się z kosmosem i tak jakby być częścią kosmosu. No i teraz chcę wam powiedzieć, bo na pewno część z was mnie słucha politycznie i prosiliście, żeby nawiązać troszeczkę do tego, to nawiążę to pod względem energii, jak system, jak elity po prostu zniszczyły i próbują nam cały czas zniszczyć właśnie te 7 centr energetycznych. Czyli mamy pierwsze centrum energetyczne koloru czerwonego, to jest czakra podstawy. Powiem wam dla ułatwienia, bo wiele osób na początku kursu się zastanawia, gdzie będziemy olejki nakładać. To powiem wam lepszy punkt, żeby było łatwiej tutaj, kość ogonowa, nie z przodu, także proszę się nie stresować.
Także to jest centrum energetyczne odpowiedzialne przede wszystkim za bezpieczeństwo, czy się czujemy bezpieczni. I oczywiście, tak jak wiecie, to co się wydarzyło w 2020, to było ewidentne uderzenie w to centrum energetyczne, tak? Czyli po prostu większość osób się czuła, że no niebezpiecznie, że coś się może wydarzyć, że no, co będzie dalej, czy to faktycznie jest prawdziwy świrus, czy o co chodzi w ogóle. Więc to był ogromny atak na to centrum energetyczne, a to centrum energetyczne jest połączone z kolejnym centrum energetycznym, przede wszystkim z czakrą korony, przez to, że energia torusa przechodzi właśnie przez czakrę podstawy i idzie do góry, przechodzi przez czakrę korony, zawraca i robi cały czas po prostu takie ruchy. Więc tutaj oczywiście nas już złamali, więc jeżeli macie to centrum niezbalansowane, to możecie sobie wyobrazić dom bez fundamentów albo na przykład drzewo bez korzeni, z małymi korzeniami. No to oczywiście to wszystko runie i padnie. No to to było ich pierwszy cel do zrobienia, no i na początku im się to niestety zaczęło udawać. Kolejne centrum energetyczne koloru pomarańczowego, czyli wyższa wibracja niż kolor czerwony. No i co się tutaj stało? To centrum jest odpowiedzialne właśnie za kontakty, za emocje. No i oczywiście dzisiaj w tym momencie sobie balansujemy to centrum, bo wszyscy jesteśmy razem. Chociaż deszcz nam już ten, Sławka się śmieje. Elity to usłyszały, słuchajcie. Usłyszały. Ja sobie to... Właśnie, my jesteśmy elita, ja mówię o tych złych, nie? Dobra, poczekam, aż się tutaj zorganizujecie. Słuchajcie, elity to, tak jak tutaj koleżanka mówiła, to my, te lepsze elity, ale teraz będziecie sobie bardzo dobrze balansować tą czakrę sakralną, bo będziecie blisko siebie, czyli to, co nam zabrano, to teraz usłyszano, więc teraz możecie się przytulić do siebie i balansować sobie czakrę sakralną. Więc ja już się śmieję, że słuchajcie, energia działa. Energia działa i chciała, żebyście sobie właśnie razem koło siebie, blisko, możecie być blisko, to co wam mówili, że macie być daleko, to jest nieprawda, po to, żeby wam właśnie rozbalansować, rozharmonizować to centrum. Bardzo dobrze, kolego, tutaj, jak masz na imię? Ryszard. Ryszard, bardzo dobrze, proszę. Dzięki. No i kolejna centrum energetyczne. Ja oczywiście mówię tutaj skrótami, no bo to jest temat, tak jak wiecie, bardzo, bardzo szeroki, ale chcę wam po prostu zobrazować, żebyście wiedzieli, co się w ogóle dzieje teraz na świecie i jaki był plan tych drugich po tej drugiej stronie, którzy z nami teraz walczą i oczywiście przegrają. Kolejne centrum energetyczne to jest czakra splotu słonecznego, czyli tak, mieliśmy tutaj czakrę podstawy, tutaj mamy pod pępkiem mniej więcej, każdy ma oczywiście w innym miejscu, ale jeden ma w lewo, drugi ma w prawo, to jest identycznie, nie jesteśmy po prostu kopią jeden drugiego, każdy z nas jest oryginalny, ja mówię, że nikt z nas, słuchajcie, nie ma konkurencji, bo każdy ma inną aurę, każdy ma inne te centra energetyczne, inaczej rozlokowane, jeden ma większy, drugi ma mniejszy, więc nie ma kopii tej samej osoby. Są podobne oczywiście aury, ale nie są identyczne, będą się przez po prostu różnić. Kolejne centrum energetyczne to jest kolor żółty, wyższa wibracja, on się znajduje mniej więcej 3 palce od pępka. I on odpowiada za nasze marzenia, za nasze cele. Oczywiście część osób realizowała dalej swoje marzenia i cele w czasie pandemii, część nie, więc to było uderzenie w część po prostu z nas. Jeszcze chcę dodać, że jako ludzkość byliśmy na poziomie drugim, który się znajdował właśnie na czakrze sakralnej pomarańczowej. Powinniśmy przejść przez czakrę żółtą, czakrę splotu słonecznego, czyli ten sprawdzian, czy przeszliście to, czy nie przeszliście to i przeskoczyć na czakrę serca, na poziom trzeci. I to robi w tym momencie cała planeta. Część ludzi już przeszło na czakrę serca, na ten poziom trzeci, część nie, dlatego jest taki po prostu dysharmonia i chaos na Ziemi. Dlatego te złe istoty robiły wszystko, żebyśmy nie przeszli na ten trzeci poziom,
na czakrę serca, bo czakra serca to są, słuchajcie, same pozytywne rzeczy, czyli akceptacja, wybaczenie, miłość, same pozytywne emocje. Na dolnych czakrach, poniżej czakry serca, mamy negatywne emocje, które nami szargają. Na przykład smucimy się, martwimy się o przyszłość, co będzie. Więc strach też, to co oni nam zrobili, strach, banie się cały czas, czyli to co oni nas karmili w tych mediach głównego ścieku, to był atak właśnie w te centra energetyczne, bo te istoty nie mają po prostu wszystkich centr energetycznych tak jak my, czyli istoty białego światła, oni mają mniej, nie mają czakry korony, czyli ich reinkarnacja na tym życiu, na tym wcieleniu się kończy. To mówiła chyba pani Ela, ale zapomniałam nazwiska, no ale dobra. Kolejna, tak, o, super. Kolejna czakra, czyli centrum energetyczne. Czakra to nic innego, słuchajcie, moi drodzy, jak po prostu koło, energia, wir. I to oznacza czakra, dlatego takie nie bardzo pasujące do polskiej kultury słowo, tak? I się wiele osób tego słowa obawia, że tu jakiś Hindus i nie wiadomo co. Ja nie uczyłam się nigdy od Hindusów, także moja wiedza jest oparta na wiedzy z Polski, z Australii, z Nowej Zelandii i tak dalej, i z innych krajów. Nie miałam nauczyciela Hindusa, więc wam przekazuję po prostu tą wiedzę po polsku, jak to wygląda. Kolejne centrum energetyczne, więc oczywiście czakra serca też była bardzo mocno, intensywnie i jest cały czas po prostu atakowana po to, żebyśmy nie przeszli na ten trzeci poziom, bo tam, słuchajcie, jest bajka, tak? Same pozytywne rzeczy będą, a nie po prostu wojny i tak dalej. To są niższe poziomy. No i mamy czakrę gardła, to na pewno wam nie muszę o tym mówić, co się stało z czakrą gardła. Nie mów tego, nie mów tamtego, bo zostaniesz zablokowany, stracisz pracę i tak dalej. Więc wiele osób albo tłamsiło to w sobie, tak? Albo po prostu mówiło nieprawdę, albo po prostu nie mówiło tego do końca, co chciało powiedzieć, albo musiało używać jakichś słów dziwnych, nie? Udziwnionych, żeby po prostu zamiast powiedzieć, wiecie co, szczypawica, czy tam to się mówiło kaktus, jeżyk, jakieś inne już zwierzątka były. Keczupy, frytki i tak dalej. Więc to, słuchajcie, no to może dla nas było śmieszne, ale to wszystko zaatakowało nasze centrum tutaj energetyczne. I ja sama czuję po sobie, że no ja nie mogę powiedzieć wszystkiego, no bo już tyle blokad, co miałam, to już wiszę na włosku. Ale to bardzo duży wpływ miało na przykład na moją czakrę, bo ja mam bardzo często chrypkę. Przez to, że po prostu nie mogę powiedzieć wam wszystkiego, oficjalnie, dlatego później zrobimy drugą część nieoficjalną w krzakach, tak? Jak to mówią? I tam powiemy o tych rzeczach, co chcecie. No, także wtedy bez nagrywania będzie, nie? To brzmi ciekawie, ale to będziemy mówić o naturze. Nie akurat. Wszyscy lubią polskie krzaki, więc będzie fajnie. Więc tak to, słuchajcie, moi drodzy, wyglądało. No i kolejna czakra. Czakra trzeciego oka, no to już nad tą czakrą męczyli nam bułę tak zwaną od 1960 roku. Najpierw pasty do zębów z fluorem, woda, czy w basenach, gdziekolwiek, kąpię się dla zdrowia, wychodzę i śmierdzę chlorem, tak? Więc to wszystko atakowało nasze trzecie oko, tak zwana szyszynka, tak? No bo ktoś mówi trzecie oko, to jakieś znowu bzdury. To jest po prostu gruczoł szyszynka, który jest w wielkości mniej więcej malutkiego ryżu i on jest taki galaretkowaty. I przez to, co oni nam dają do wody, nie tylko, bo alkohol też niszczy tą szyszynkę, papierosy, toksyny z kosmetyków, jeżeli używacie nienaturalnych, teraz jest taki, słuchajcie, ogromny wybór. Mnie się pytają, czy używam naturalnych. Nawet na lotnisku w Warszawie są naturalne kosmetyki, naturalne szminki i inne rzeczy, więc jest tego od wyboru do koloru, albo sobie możecie zrobić sami. Farby do włosów też są naturalne. Henna. Próbowałam, jakoś wyglądam chyba mniej więcej, że te włosy wyglądają, także działa. Także słuchajcie, ta nasza szyszynka tak narosła, tak jakby skrupka, tak jak mamy na jajku skrupkę, no to na tej szyszynce mamy skrupkę. No i wtedy ona nie jest taka duża, jak powinna być kiedyś. Kiedyś była 10 mm, teraz jest średnio 5. No i dla nich to jest fajna rarytas. I mniejsza dla nich to jest lepsza, bo wtedy mogą nam wcisnąć różne kity i my wszystko będziemy łykać jak pelikan, tak? Więc tego nie chcemy. Chcemy po prostu mieć intuicję, chcemy się łączyć ze swoją intuicją, bo za to przede wszystkim jest odpowiedzialna nasza szyszynka,
czyli tak zwane trzecie oko, tak, bo ono się znajduje, jakbyśmy wzięli dwa palce tutaj w środku, tak, mniej więcej od brwi sobie możemy odmierzyć, tak, no i tutaj w środku jest ta szyszynka, więc atak na szyszynkę był już dawno, 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 bo oni wiedzieli, najpierw trzeba zaatakować nas, żebyśmy po prostu łykali te media głównego ścieku, żebyśmy oglądali tą telewizję i żeby po prostu wszystko było fajnie i każdy, żeby był zadowolony. Kolejny atak był na czakrę korony, tak? Kolor fioletowy, tu był indygo. No i co robią? Czakra korony uwielbia ciszę, przebywanie w ciszy i wtedy się najlepiej harmonizuje. Także najlepiej na przykład wyjść sobie na jakąś wyprawę w górę, wtedy jak jest duża przestrzeń, bo ta czakra bardzo lubi i ciszę, i duże przestrzenie. No i co nam zrobili? Nie dość, że nas zamknęli, słuchajcie, w domu, małe przestrzenie, jak w kartonie, to jeszcze atak informacyjny, żeby był cały czas chaos, tak? Cały czas chaos, no i właśnie do lasu nie można wchodzić, bo w lesie się balansuje centra energetyczne, tak? Więc nie trzeba nam nic, w sumie natura, olejki, kryształy i nam to wystarczy. Więc to, co oni zrobili, to było, wydaje mi się, też zamierzone i zaplanowane od wielu, wielu lat. To nie było to, że to nagle się po prostu zdarzyło, tylko tak jak widzicie, te 7 głównych centr odpowiedzialnych za to, za jakość waszego życia, za wasze emocje, za radość, za szczęście, za powodzenie, za to, żebyście spełniali swoje marzenia i robili to, co kochacie od serca. Wszystko było zniszczone. I no, nie udało im się to. Wydaje mi się, że od tych 2 lat no, to mamy dużą wygraną. Mamy ogromną ilość ludzi obudzonych. Ja z wami rozmawiam, piszecie do mnie e-maile, więc część osób w ogóle nie była w tym temacie zaznajomiona. Ani żadne olejki, czakry, kryształy, jakieś duchowe rzeczy, nic. Też większość osób się nie interesowała politycznymi sprawami. Ja tak samo. Janusz mnie poprosił, żeby robić wywiady, co słuchać w Stanach i tak się zaczęło. Więc dla nas wszystkich, słuchajcie, to było obudzenie, że nie możemy sobie po prostu wyrwać czegoś z ręki, żeby ktoś jechał naszą kierownicą, tak? My po prostu kontrolujemy wszystko, my mamy tą moc i siłę w sobie i możemy, słuchajcie, to wszystko zbalansować. I dlatego uważam, że tutaj pomoc, bo to jest pomoc, to nie jest, że kryształy, to co zaraz wam powiem, co to są za kryształy i olejki, to są narzędzia, które nam pomogą po prostu zbalansować szybciej te centra energetyczne i utrzymać je na dłużej, bo zbalansować możecie sobie jedzeniem, pożywieniem na przykład danego koloru, wyjściem na spacer czy uprawianiem jakiegoś sportu. To też balansuje oczywiście centra energetyczne, ale zaraz się to rozładowuje, więc my chcemy to utrzymać na dłużej i dlatego wybrałam olejki eteryczne, bo my jesteśmy wibracją, tak jak powiedział Albert Einstein, wszystko wibruje i olejki eteryczne mają niesamowicie wysokie wibracje, czyli od 52 megaherców do mniej więcej 320, które zostały zbadane, ale tych wibracji olejków jest jeszcze więcej. One są po prostu dostosowane do naszego ciała, czyli jeżeli ty na przykład jesteś pozytywną osobą, nałożysz taki olejek, co ma 320 megaherców, to będziesz miała powiedzmy 400 czy 500 megaherców, a nałoży je powiedzmy osoba, która ma negatywne myśli, tak? Myśli negatywnie, martwi się cały czas, no to nie będzie miała 320, tylko będzie miała 200 czy 100, więc tak działają olejki, dopasowują się do osoby, która je używa w danym po prostu momencie, ale oczywiście każdemu z was podniosą te wibracje dla po prostu tak jeszcze wiadomości waszej, ciało zdrowe ma około 68 do 72 megaherców, jeżeli te megaherce spadają powiedzmy 57, 58, 59, no to mamy katar, grypę, takie rzeczy, czyli wszystko powyżej 60 jest super, jeżeli ktoś ma 70, no to już fruwa, więc olejki właśnie każdy z nich ma jakąś tą swoją wibrację, na przykład lawenda ma 118, róża 320, więc każdy z nich ma inną wibrację. Chociaż te wiadomości, słuchajcie, były sprawdzone 25 lat temu, kiedy nie było 5G, więc te wibracje olejków były sprawdzane właśnie dawno, dawno temu i teraz, żeby to jeszcze raz sprawdzić w identyczny sposób, powiedzmy dla każdej firmy taki, taki olejek, no to byłoby to prawie niemożliwe ze względu na te wszystkie bombardowania elektromagnetyczne z boku, więc możemy po prostu bazować mniej więcej na tej wiedzy starej, no ale to na pewno nie jest to samo, co kiedyś. Dlatego ja lubię pracować z olejkami i kamieniami. Dlaczego kamienie? Kamienie też mają oczywiście częstotliwości elektromagnetyczne, ale one są stałe, bo my nie jesteśmy stali.
idziecie gdzieś na randkę, ktoś was powiedział, że już nie chce się z wami spotykać, już jest smutek, albo kogoś rzuciła dziewczyna, chłopak, już jest coś. Takie podstawowe rzeczy, co się dzieją na co dzień, albo w pracy coś się stało, wkurzył was szef, albo wyście szefa wkurzyli, albo coś jeszcze, więc tak to, słuchajcie, działa i my wtedy te centra energetyczne się automatycznie rozbalansowują. Więc dlatego ja używam kamieni, czyli kryształów, żeby ta energia była po prostu bardziej stała. Bo my, czyli niektórzy się boją, na przykład wchodzą na imprezę, tam będą sami negatywni ludzie. No tak, no ale to jest na odwrót. Czyli te negatywne osoby będą podwyższać swoje wibracje, skoro ty masz taką super. Twoja wibracja się nie obniży. Możesz oczywiście się zabezpieczyć olejkiem eterycznym swoją aurę, żeby po prostu nie nabrać tego na swoją aurę, czyli te wszystkie 9 ciał subtelnych, ja to nazywam energetyczną skórą, bo to jest skóra, po prostu mamy skórę i tutaj mamy kolejne 9 warstw naszej skóry energetycznej, więc nie musicie się obawiać, jeżeli jesteście na wysokich wibracjach, no to ludzie będą się dostosowywać do was, a nie wy do nich. Więc tak działają kryształy, jeżeli siądziecie sobie koło kryształu, który ma wysokie wibracje, ma energię stałą, to wy się dostosujecie do tego kryształu i on wam pomoże, a nie na odwrót, że wam zaszkodzi. Więc dlatego bardzo lubię kryształy, no i powiem wam najpierw o tych kryształach, które mam tutaj na ręce. Tutaj mam 5 bransoletek z mukalitu, on istnieje pod 7 nazwami, także każda nazwa jest prawidłowa. Mokait, mukait, mukalite, także on istnieje w Australii, niedaleko Perth. Jeżeli się interesujecie Uluru, no to tam się jedzie do tej kopalni tego mukalitu dzień i 7 godzin. Jest to rewelacyjny kamień, tak jak widzicie, ma kilka kolorów i on świetnie będzie balansował wam pierwsze 3 centra energetyczne, czyli tutaj to, co się kolega pytał wcześniej, czakra splotu słonecznego też, bo on jest i żółty, i czerwony, i pomarańczowy. Świetnie działa na skórę, no bo jeżeli balansuje czakrę splotu słonecznego, a ona jest powiązana też z układem trawiennym, no to automatycznie będziecie mieli piękną skórę, włosy, paznokcie. Więc polecam wam bardzo ten kamień, jeżeli was przyciągnął. Bo jeżeli was ten kamień nie przyciągnął, nie podoba wam się ten kamień, to nie kupujcie go, bo ktoś go kupił. Czyli kamienie nie kupujemy w taki sposób, tylko kupujemy kamienie, które nam się spodobają, a macie duży wybór, bo ich jest prawie 6000. Z olejkami jest trochę łatwiej, bo jest ich koło 300, a tutaj mamy aż wiedzę o 6000 kryształów, więc każdy z was sobie po prostu przyciągnie to, co lubi. Zaraz wam powiem jeszcze o tym kryształe tutaj, który mam w pierścionku. Już sobie tu spisałam te nazwy tych kopalni i już wam mówię. To jest tutaj kamień sułtanów z Turcji i też taka śmieszna historia, no bo oczywiście w Turcji byłam niby przez przypadek. Poszłam na wielki bazar, no i tych wszystkich sprzedających było masę. Tam było, bo nie wiem ile, z 4000 sklepików i każdy, gdzie się przechodziło, to oczywiście kup, kawa, herbata. Ja mówię, że już mam, już tyle, tu już nie mam w co po prostu to trzymać. No i patrzę, taki sklepik, wcale mnie nie przyciągnął ten sklepik, żeby mnie jakoś przyciągnął, ale mówi facet, chodź tutaj wideo zrobisz, nie? Ja mówię, a o czym mam to wideo zrobić? On mówi o tym kamieniu sułtańskim. Ja mówię, a dlaczego on jest taki, słuchaj, rewelacyjny? No, zaraz mi wyciągnął całą tackę z tymi kamieniami, z pierścionkami i mówi, słuchaj, on zmienia kolor, nie? I pokazał mi po prostu pod takim światłem, pod takim, więc on miał różowy, fioletowy, brązowy i lemonkowy kolor. Ja mówię, no dobra, no to teraz mi musisz powiedzieć o tym kamieniu, bo ja muszę na YouTube'a wrzucić dla wszystkich po polsku i przetłumaczyć. On mówi, no dobra, to ci powiem o tym kamieniu. On wchłania wszystkie negatywne energie. Czyli jeżeli się faktycznie obawiacie, że coś po prostu ściągniecie od kogoś, tak, gdzieś idziecie na imprezę i ktoś mówi, a tam będą negatywne osoby, możecie sobie kupić taki pierścień, jest też dla mężczyzn, dużo wyborów, nie jest drogi, co byłam w szoku, naprawdę jeden z tańszych. I można sobie kupić sygnet, pierścień, jakieś kolczyki, co chcecie. I ten kamień całą tą negatywną energię wchłania w siebie. I co robicie później? Wracacie z takiej imprezy, bierzecie taki kamień pod wodę, zimną, bieżącą wodę. Najlepiej by było oczywiście rzeczka, no ale
nie będziemy wszyscy wchodzić do rzeki, no i możecie sobie go w taki sposób oczyścić. Więc jest on rewelacyjny, ponoć świetnie działa też na zdrowie. Jeżeli macie jakiekolwiek bóle, to ponoć też redukuje bóle, ale też działa na strach, czyli dla tych osób, którzy się jeszcze boją, co będzie, czy ceny benzyny pójdą do góry, czy będzie kolejny świrus, a czy coś się wydarzy, proponuję ten kamień, bo on odgania cały strach. Dostajecie po prostu takiego powera, siły do działania i on był uwielbiany przez tutaj sułtana Sulejmana. To na pewno część z was znało, tak? Który był jubilerem, no i on po prostu rozreklamował ten kamień. Kopalnie się znajdują w południowo-zachodniej Turcji. Więc macie na pewno dostęp, bo widziałam na polskich stronach, sprzedają te kamienie, więc jeżeli wam się podoba, możecie kupić. Na pierwszy rzut oka mi się nie podobał, ale jak mi pan opisał właśnie działanie tego kamienia i co on robi po prostu dla zdrowia, dla człowieka, że całą tą energię na siebie wchłania, no to jest rewelacja. Ale często się też zdarza, słuchajcie, coś takiego, że kamienie nagle eksplodują, tak? Nosimy kamień, bum, nagle albo spadł, albo się złamał, albo coś mu się stało. No i co robimy wtedy? To jest tak jak z człowiekiem. Kamień ma swój charakter, ma swoje życie. Żeby było śmiesznie, to Nikola Tesla leczył się kamieniami. Powiedział, że uwielbia kamienie, nigdy nie używał nic, tylko kamieni na różne choroby. I właśnie on powiedział, że nie wiem, jak one działają, ale działają. I to, co zauważył, że każdy kamień ma swoje życie. Czyli po prostu tak jak my jesteśmy osobami, to one mają swoją, po prostu swój charakter. Jeżeli kamień pęknie, no to znaczy, że umarł, tak? My zamykamy oczy, umieramy, no to kamienie też umierają. No to wtedy trzeba taki kamień po prostu podziękować mu za to, co dla nas zrobił. Wziął tą energię na siebie, z was ściągnął, no i po prostu odszedł. No i wtedy mu robimy tam w ogródku pogrzeb, czy tam w lesie i zakopujemy i wysyłamy miłość za to, że nam po prostu pomógł, więc nie płaczemy. No jest smutno, bo niektórzy pokupowali sobie fajną biżuterię, słuchajcie, bransoletki dla córki na urodziny, a tu bum, bransoletka za dwa dni spadła, no i piszą do mnie, co robić. Ja mówię, no to się ciesz, bo córka miała jakąś energię nieprzerobioną, ten kamień wziął ją na siebie, więc ją uratował, tak? Więc tak to, słuchajcie, działa z kamieniami. Kolejny kamień, ten, już ci mówię, to jest kamień z dynastii osmańskiej Zultanite. Tak jak sułtan, tylko Zultanite. Zultanite. Jak napiszecie właśnie kamień osmański różnego koloru, no to od razu wam wyskoczy, bo widziałam, że Polacy jeżdżą na te wielkie bazary do Turcji, przywożą te kamienie i oni robią, no w sumie dosyć oryginalną biżuterię, każda jest inna. Możecie sobie wybrać coś mniejszego za naprawdę kilka dolarów, niektóre są. Więc naprawdę wydaje mi się, że jest to gra warta świeczki, więc polecam ten kamień. Tutaj jeszcze na tej ręce mam inne kamienie. Bardzo lubię sugilit. To jest ten kamień, który jest koloru mojej sukienki. On właśnie występuje w fioletach, w takich różach, magnetach. Jest to świetny kamień do zbalansowania energii między czakrą serca, a czakrą tutaj trzeciego oka. Czyli to mówię od serca i korzystam ze swojej intuicji. Więc dla osób, które mówicie, przekazujecie jakąś wiedzę dla innych osób i chcecie to robić po prostu, żeby to płynęło z tych dwóch centr energetycznych, to polecam wam serdecznie sugilit. Też jest bardzo dostępny kamień w Australii, w południowej Walii i też w Afryce, więc spokojnie możecie sobie zamówić, też nie jest drogi. I on będzie też balansował, słuchajcie, wszystkie centra energetyczne, przede wszystkim górne, bo takie ma kolory, ale też potrafi zbalansować wszystkie 7, więc dlatego jest taki unikalny i go noszę. Kolejnym, który mam, to jest lapis lazuli. Też go bardzo lubię. Kopalnia jest w Afganistanie. No, słyszałam różne też niefajne rzeczy o kopalniach, że są wykorzystywane dzieci w kopalniach do wydobywania kamieni, więc tego już nie będziemy wiedzieć, skąd te kamienie dokładnie pochodzą, tak? No bo na stronach mówią tylko kraj pochodzenia i znaczenie kamienia, więc jeżeli taki kamień już sobie zamówicie, no to to, co ja robię, to po prostu możecie sobie albo medytację, albo modlitwę złożyć, że ja chcę kupić kamień po prostu z tą intencją, że nikt nie był wykorzystywany i taki kamień na pewno przyciągniecie, tak? I podziękować za ten kamień.
kamień, jak on przyjdzie do was. Kolejny mam z Szklarskiej Poręby. Tu mam chyba koleżankę Martę, nie wiem gdzie jest, tam widziałam ją. Jest z Szklarskiej Poręby i tam jest kopalnia niedaleko w amazonitu. Tylko że w Polsce te amazonity są nie większe niż 2 centymetry. Najlepsze amazonity, no to oczywiście, jak sama nazwa mówi, Brazylia, tak, Amazonia, Brazylia, więc tam są duże amazonity, ale na przykład jak chcecie mieć coś polskiego, no to tutaj na bransoletkę jak najbardziej świetnie działa i tutaj ten kamień jest bardzo taki wyciszający, relaksujący i pomaga nam też korzystać z wiedzy z kosmosu, czy od aniołów, czy od naszych mentorów, bo każdy z nas ma swojego przewodnika duchowego, pomocnika, anioła, jakkolwiek go nazwiecie. Więc to jest też świetny kamień. No i tutaj jeszcze mam awenturyn, który uważam, że mi przynosi szczęście. Akurat mi, może komuś innemu nie będzie przynosił szczęścia. Jak czuję, jak się na przykład ten awenturyn wyładowuje. Wiem, że już nie działa. Także wtedy wiem, że muszę po prostu albo tą bransoletkę zakopać, albo po prostu ją okadzić szałwią i tak dalej, żeby ta energia z powrotem działała. No i takie też, słuchajcie, informacje dostaję od swoich studentów, szczególnie na początku, jak nie wierzą jeszcze w kamienie. Dziewczyna mi napisała, że kupiła jaspis, no to jest rodzina jaspisów, ten mukalit, czerwony jaspis i powiedziała, że tak trzymała ten kamień, no i nie działał, no ale przypomniała sobie, że trzeba go najpierw oczyścić, więc go oczyściła szałwią, no i napisała do mnie e-mail, że jak będę prowadzić klasę, żebym dała wszystkim znać, że jak go oczyściła, no to już zaczął działać. Jak? Na przykład przechodzą bóle, tak? Bo dolne czakry są odpowiedzialne na przykład za bóle kręgosłupa, więc wtedy wiemy, że działa. No i tak się powoli ludzie przekonują do kamieni, no bo na początku to trochę tak, co taki kamień może działać, tak? Ale jeżeli nosimy taki kamień i ktoś mówi, nagle mam szczęście i tam wygrałem kartkę zgrabkę, czy tam lotka, no oczywiście nie miliony, ale jakieś tam drobne pieniądze, no to już zaczynają wierzyć i mówią następnej osobie o tym, że to działa. Więc trzeba sobie po prostu wejść do sklepu w Szklarskiej Porębie. Marta jest ze Szklarskiej Poręby, więc poleca. Żartuję. Ale najlepiej po prostu kamienie się kupuje, jak się wchodzi do sklepu, niż na internecie. Bo na internecie to są piękne zdjęcia, niekoniecznie tego kamienia, co dostaniecie. Bo możecie dostać całkiem inny. No i wtedy po prostu kupujecie ten kamień, co was przyciągnął. I go zaczynacie po prostu nosić. Czy to w kieszeni, jeżeli to jest kamyczek. Czy bransoletki są bardzo fajne, no bo cały czas są przy was. Więc dlatego lubię bransoletki i to jest dosyć tania inwestycja, bo bransoletki są robione ze skrawków, czyli pozostałości na przykład jakichś dużych brył, więc ceny są dosyć niskie i każdego po prostu będzie stać na taką jakąś bransoletkę, która po prostu was przyciągnie. Więc dlatego uważam, że kamienie są rewelacyjne i olejki w połączeniu właśnie z kamieniami. No i teraz miałam wam powiedzieć, co używała Kleopatra oprócz tego neroli. Co ciekawe, w tych czasach, jak żyła Kleopatra, no to średnia wieku była 38 lat. Ludzie umierali bardzo szybko. Albo dzieci przy porodzie umierały, dlatego też na przykład, no tutaj z Biblii powiem, że Jezus dostał od trzech króli olejki eteryczne, tak? Mirę, kadzidło i złoto. Złoto to inaczej jodła balsamiczna, no i dlatego dawali olejki eteryczne. One były cenniejsze niż złoto, no bo złoto nie ratowało życia, tak? Złoto fajnie wygląda, ale olejki ratowały życie, bo działały antybakteryjnie, działały na infekcje i tak dalej. Więc można było komuś takiemu noworodkowi uratować życie, więc dlatego jak zobaczyłam listę w Turcji, to co mi powiedzieli w Turcji, dlaczego, jakich olejków używała Kleopatra, to miało to dla mnie sens, bo ona bardzo lubiła właśnie kadzidło i mirę. Kadzidło, no nie jest napisana nazwa łacińska, bo kadzidło od kadzidła się bardzo różni, więc tutaj ta wiedza między jednym kadzidłem a drugim jest ogromna, ale prawdopodobnie używała i tego, czyli Boswellia carteri, to było olejek, który po prostu był świetny na układ odpornościowy, no i taka Kleopatra dlatego tyle żyła, bo mogła go spożywać i do środka i smarować się takim kadzidłem, no i po prostu nic jej nie było, tak? I oprócz tego jeszcze kadzidło jej wyrównywało zmarszczki i młodo wyglądała.
No i kolejny olejek to mira, też świetny na skórę. Bardzo te kropelki tej miry są duże w porównaniu z innymi olejkami. Rewelacyjnie niweluje zmarszczki. No i też jeden z droższych olejków, no ale tam wtedy Kleopatra się cenami chyba nie przejmowała, słuchajcie, skoro namaczała całe żagle olejkami, no to tego miała dużo. Więc to były inne czasy. Teraz olejki troszeczkę no, są niektóre drogie. No i kolejny to była oczywiście róża znana. Róża to jest świetny afrodyzjak, świetnie reguluje zmarszczki, świetnie działa właśnie na skórę. Jeżeli ktoś nie może mieć potomstwa, to właśnie róża jest bardzo dobra, szczególnie dla mężczyzn. Więc to też jest taki olejek bardzo, bardzo ważny. No i cyprys. Więc z tego, co mi się wydaje, to mogła mieć problem z krążeniem, bo cyprys jest rewelacyjny na żylaki, na krążenie, więc cyprys się używa do wielu, wielu różnych mieszanek właśnie na żylaki, też na celulitis. Więc jak widziałam na liście u Kleopatry cyprys, no to myślę, że miała z tym problem, skoro to używała. Więc to było też ciekawe. Z włosami, no to prawdopodobnie ona używała kadzidła na włosy, bo tam nie było innych olejków podanych, które uważam, że też są świetne na włosy, więc dlatego miała takie lśniące, piękne włosy, no bo sobie po prostu wsmarowywała kadzidło. Także tyle. Może poczekam na wasze pytania, żeby tutaj, bo to są tematy, słuchajcie, bardzo, bardzo rozległe. Tak jak na pewno sobie zdajecie sprawę, więc kilka minut na wasze pytania. Kto chce zadać jakieś pytanie? Znaczy aurę możemy sobie zabezpieczyć olejkami eterycznymi, jeżeli chcesz. Aura pobiera, tak jakby czakry zasilają, czyli centra energetyczne zasilają kolorem aurę, no i wtedy się idzie na takie zdjęcie aury i na przykład wychodzi komuś fioletowy albo tam indygo. To jest po prostu zasilenie wszystko z tych centr energetycznych i wtedy macie zdjęcie tam żółte czy pomarańczowe i wtedy mniej więcej wiemy, jak to działa. Aurę sobie możesz jak najbardziej zabezpieczyć albo... Ale no ale jesteś w jednej całości, bo aura to jest po prostu w kształcie jajka, więc jeżeli ty mówisz rozproszenie, to po prostu nie wiem, co masz na myśli, rozproszyć aurę, po prostu to jest skóra energetyczna, z którą chodzisz. No to nikt do ciebie nie dotrze, jeżeli się będziesz bał tutaj, że ktoś ci namiesza w aurze i ktoś do ciebie dotrze, no to to przyciągniesz. Prostą techniką jest zabezpieczyć swoją aurę i wtedy nikt do ciebie nie dotrze, tak? Aura ma ileś warstw. Aura po prostu, każda warstwa jest odpowiedzialna za coś innego i też tutaj dlatego też olejki lubię eteryczne, no bo nieraz nasze powiedzmy traumy, emocje, czy to nawet z dzieciństwa, jak nie wierzycie w reinkarnację, nazbierały się, są różne tajemnice rodowe, na przykład babcia, dziadek, mama, tata nie chcą wam coś powiedzieć i wam na przykład coś się cały czas nie udaje w życiu, cały czas wracacie do punktu tego samego, zastanawiacie się, o co chodzi, a takich tajemnic niektórzy nie chcą po prostu wyjawić. I to wszystko jest w waszym polu energetycznym, bo jeżeli mama z tatem się poznali i po prostu jak czakry się zaczęły tworzyć w łonie matki, no to ta energia wszystka jest zapisana właśnie w tej waszej skórze energetycznej i dlatego nawet jak nie znacie jakichś tajemnic, no to przy pomocy olejków możecie sobie to odblokować. Nie musicie latać zaraz do babci, dziadka i rozgrzebywać całą po prostu historię i prać wszystkie brudy, o których może niekoniecznie chcą wasi bliscy wam powiedzieć. Dlatego uważam, że praca z kamieniami i z olejkami eterycznymi jest tak ważna, bo po prostu pomaga nam nawet z tymi rzeczami, z karmą, z czym przyszliśmy, z traumami i tak dalej, z emocjami, które wszystkie są zapisywane właśnie w tej książce energetycznej zwanej właśnie aurą, czyli skóra energetyczna. Więc rodziców, czy tam w ogóle małżeństwa działają na siebie po prostu, krew działa po prostu
trującą na tą drugą osobę? Czy jakoś można to było tak zbawolić albo pozbyć się olejkami? Możesz spróbować, ale nie miałam żadnego klienta z taką przypadłością. Możesz spróbować z cytryną, bo cytryna działa świetnie na krew, oczyszcza krew, balansuje krew i do tego punktu, co może zrobić cytryna, to zrobi, czy olejek selera. Ale czy to faktycznie tak będzie, jak mówisz, to nie wiem, bo nie miałam takiego przypadku. Ktoś jeszcze? Każdy kamień czyścimy inaczej. Jedne lubią ziemię, drugie lubią morze, trzecie lubią wodę bieżącą czy ze strumienia, czyli słodką, trzecie lubią okadzanie, ale jeżeli nie wiecie, jak oczyszczać kamienie i będziecie je okadzać szałwią, no to nie zrobicie błędu, tak? Możecie jedną metodą wtedy oczyścić, jeżeli się na tym nie znacie w taki sposób. Więc jest taka możliwość. Też sól, można położyć kamienie na soli himalajskiej w misce, też jest taka możliwość. Niektórzy też robią taką bezinwazyjną metodę, kładą na ryżu. Czyli bierzemy suchy ryż do miski i ten ryż, na ryż kładziemy kamienie i wtedy w taki sposób nie musicie się zastanawiać, bo to jest też wiedza trochę no długa, które kamienie można pić, które można oczyszczać, jak oczyszczać, więc w taki sposób, jak nie masz takiej wiedzy, to albo sól, albo ryż. Proszę. Aha, Kryształ Górski, słuchajcie, nagrałam z tatą wideo. Jest ono na YouTubie. Jest cała, byliśmy w kopalni w Strzelinie, wpuścił nas pan. To jest zamknięta kopalnia Kryształu Mlecznego. On ma bardzo podobną energię do Kryształu Górskiego. To jest Master Healer, czyli tak zwany kryształ mistrz, który potrafi po prostu oczyścić i czakrę korony i po prostu uleczyć nas z jakiejkolwiek choroby. Oczywiście jak z nim pracujemy, tak? Ale jeżeli chcecie po prostu sami się oczyścić z danej choroby, albo zgadnąć, jaką chorobę macie i macie świetnie zbalansowaną czakrę korony, no to możecie sobie zamknąć na przykład oczy albo z otwartymi oczami, boli was kostka, zamykacie oczy i zadajecie pytanie, co mi się stało i dostaniecie odpowiedź. Dlatego balansowanie centr energetycznych ma bardzo duży wpływ. Dostaniecie po prostu o wiele więcej narzędzi i odpowiedzi, które wam pomogą w waszym życiu na co dzień, niż tego byście nie mieli. Czyli nie potrzebujecie, wiecie kogo. Już nie chcę mówić, bo to jest nagrywane, więc dlatego polecam wam zadbać samemu o sobie, po prostu wziąć sprawy w swoje ręce, bo możecie to zrobić, tylko trzeba to robić regularnie, bo są osoby, przyjdą do mnie na kurs, ja już nie wiem, czy one pracują z tymi centrami energetycznymi. Sławka, pracujesz? Tak sobie. Marta? Pracuje, dobra, super. Także pod Basia? Też pracuję. Dobra, Kuba jeszcze, Kuba z aromaterapii. Dobra, także tak jak widzicie, dwie osoby pracują, jedna raz pracuje, raz nie, więc to zależy od człowieka, bo przyjście na kurs, posiedzenie i posłuchanie sobie informacji, no to jest fajnie, mieć po prostu wiedzę, bo wiedza to jest siła, tak? Ale trzeba to wszystko po prostu wprowadzić w praktykę i to praktykować na co dzień. To nie jest trudne, słuchajcie. To jest fajna, przyjemna rzecz, tylko że trzeba to robić regularnie. Chyba mój czas się powoli kończy. Tutaj... Wiesz co, jest kilka olejków, z którymi możesz popracować. Nie wiem, czy w ogóle używałaś olejków eterycznych wcześniej, czy nie używałaś. Używałaś. Jeżeli masz dobrze zbalansowane pH organizmu, już tą krew oczyszczoną cytryną czy selerem, to możesz inne olejki też wkomponować, jak trawę cytrynową. Tylko wiesz, ja nie znam ciebie, nie znam po prostu, jak reagujesz na olejki, więc no, nie będę tutaj doradzać aż tak, bo musiałabym się po prostu ciebie spytać troszeczkę więcej. Więc tak, kurs o aromaterapii będzie 6 lipca po polsku, 5-tygodniowy, jeżeli ktoś chce dołączyć, po polsku o 19 godzinie i będę go uczyć z Polski, także, bo wiem, że były pytania, czy godziny się zgadzają. I tutaj mam informacje dla tych z was, co chcecie dołączyć i później się przenosimy do lasu, w krzaki. Później się przenosimy w krzaki z innymi informacjami, jak chcecie, te polityczne wszystkie. No, także dziękuję wam serdecznie. Miło was było spotkać na żywo, naprawdę. Dzięki wielkie, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu.
Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.